Władysław Reymont, komediantka. Odcinek 8. Hela, pytała się mnie dzisiaj twoja matka o ciebie. To chyba nie o mnie. Dawno matki nie mam. Nie gadaj. Majkowska przecież zna was dobrze i widziała was razem na Marszałkowskiej. Majkowska mogłaby sobie kupić okulary, kiedy ślepa. Szłam wtedy ze stróżką do miasta. Zaczęły się śmiać. Ta, co się tak wypierała matki, zgasiła swoją świecę i wyszła zirytowana. Wstydzi się matki. Co prawda, ale taka matka. Prosta kobieta, kompromituje przecież, mogłaby z czułościami nie wyjeżdżać przy ludziach. Jak to? Matka może kompromitować córkę? Można się wstydzić matki? Zawołała Janka, siedząca w milczeniu i słuchająca ciekawie tych strzępów rozmów, jakie ją dochodziły, ale dopiero ostatnie słowa oburzyły ją. Pani jesteś krowięta świeża, to pani nic nie wiesz, odpowiedziało jej kilka głosów. Można? Zawołał jakiś głos męski z zewnątrz. Nie można, nie można, zakrzyczały energicznie. Zielińska, twój redaktor przyszedł. Chórzystka wysoka, tęga, szeleszcząc spódniczkami, przeszła przez garderobę. Szepska, wyjrzyj-no za nimi. Szepska się wysunęła, ale powróciła natychmiast. Poszli na dół. Dzwonek zadźwięczał gwałtownie na scenie. Na scenę, zawołał we drzwiach inspicjent. Zaraz zaczynamy. Zrobił się gwar nie do opisania. Krzyczały wszystkie razem, biegały, wyrywały sobie szpilki, żelazka do włosów, przypudrowywały się, kłóciły o bagatelki, gasiły świece, zamykały pośpiesznie nesesery i zbiegały churmem, bo już drugi dzwonek zadźwięczał. Janka zeszła ostatnia i stanęła w kulisie. Przedstawienie się zaczęło. Grali jakąś na poły czarodziejską operetkę. Nie poznała po prostu ani tych ludzi, ani teatru. Tak to się wszystko przeistoczyło, wypiękniało pod pudrem, szminką i światłem. Muzyka cichymi, pieściwymi tonami fletni polała się z ciszy, w jakiej stanął teatr i wciskała się do jej duszy, kołysząc ją słodko. A potem taniec, jakiś miękki, zmysłowy, upajający. Obwijał ją czarem, kołysał i pociągał na fali rytmu przenikającego rozkoszną niemocą. Czuła się coraz bardziej pociąganą w jakiś wir pełen światła, śpiewów i błyskawic. Jej gwałtowną i zmysłową naturę, szamocącą się dotychczas pośród szarych ludzi i codzienności pospolitej, olśniewał ten teatr. Takim go prawie miała w duszy, pełnym światła, muzyki, akcentów denerwujących, omdleń ekstatycznych, barw silnych, uczuć wrzących i wybuchających, niby piorun. Nie było tutaj tego wszystkiego, ale jej wyobraźnia entuzjastyczna tkała z tych strzępów widzianych światy stokroć piękniejsze i olśniewała się pięknem własnego dzieła. Flażolety skrzypiec przenikały ją ostrym dreszczem niewysłowionej rozkoszy i zalewały ciepłem denerwującym. Zdawało się jej, że ogląda stare baśnie ludowe, że jest jakby w kole nimf i rusałek, że te grubo wymalowane kobiety tańczące na zakredowanym płótnie bachanckie pa z zacięciem szansonistek są cieniami fantazji, tańczącymi gdzieś w głębi wód. Elektryczne światło rozlewało jakąś mgłę błękitnawą, ledwie dojrzaną, i skrzyło się ogniem brylantów na złotych blaszkach, obsypujących kostiumy tancerek. Dusząca woń rozpylonego pudru owiewała ją niby obłokiem, a z sali pełnej płynął potok oddechów gorących, spojrzeń pożądliwych i uderzał w scenę magnetyczną falą, zatapiającą w zapomnieniu wszystko, co nie było śpiewem, muzyką i rozkoszą. Teatr zaczął przybierać dla niej coraz więcej kontury halucynacji na jawie. Gdy się akt skończył i zagrzmiała ulewa braw, omdlewała prawie. Pochyliła głowę,
chciwie wchłaniając te szmery podobne do błyskawic i, jak one, oślepiające dusze. Piła te krzyki rozbawionej publiczności całą piersią i mocą duszy łaknącej sławy. Przymykała oczy, aby to wrażenie, ten obraz trwał dłużej. Zdawało się jej, że unosi się w zaświaty, że zerwała ze wszystkim, co małe, nędzne, codzienne i otrzeźwiła się, usłyszawszy gwar głosów na scenie sprzątanej pośpiesznie. Czarodziejskie widzenie rozwiało się. Po scenie kręcili się ludzie w koszulach tylko, bez kamizelek, zmieniali kulisy, ustawiali meble, przybijali przystawki, pracowali pośpiesznie. Zobaczyła karki brudne, twarze pomięte, brzydkie, ręce grube i spracowane, postacie ciężkie robotników. Przesunęła ręką po czole, jakby chcąc się przekonać, czy nie śniła teraz właśnie. Ale ktoś ją odsunął, ktoś odepchnął, ktoś przeszedł śpiesznie obok, ciągnąc za sobą ciężki sprzęt. Poszła na scenę i przez otwór w kurtynie przyglądała się sali czarniawej, nabitej publicznością. Widziała setki głów młodych, głów kobiecych, uśmiechniętych, podnieconych jeszcze muzyką, wachlujących się z wdziękiem i swobodą. Mężczyźni czarnymi strojami tworzyli plamy, regularnie rozrzucone na jasnym tle tualet. Przypatrywała się uważnie tej publiczności, którą miała za areopag potężny i ostateczny w dziedzinie sztuki. Areopag, który dawał brawa, powodzenie, sławę lub potępiał. Pamiętała jeszcze doskonale pokorne opowiadania Kręskiej o publiczności. Ślizgała się ciekawie po wszystkich twarzach, ustach, spojrzeniach, jakby chcąc odgadnąć, co mówią o sztuce i artystach. Ale słyszała tylko bezładnie grzmiący gwar głosów, niby na jarmarku. Czasem śmiech głośny, to brzęk kufli pod werandą lub głośne wołanie – garçon, piwa! Poczuła jakiś zawód jeszcze większy, gdy zobaczyła, że ta publiczność ma twarze podobne zupełnie do Grzesikiewicza, do ojca, do znajomych z okolicy, do przełożonej pensji, do profesorów z gimnazjum, do telegrafisty z Bukowca. Na razie wydało się jej to wprost niemożebnym. Jak to? Wiedziała przecież, co ma myśleć o tamtych. Poklasyfikowała ich dawno. Na kretynów, głupców, płaskich, gęsi, pijaków, plotkarki, kwoki gospodarskie. Na dusze małe i płytkie. Na bandę zwykłych zjadaczy chleba, tonących w płytkiem bagnisku spraw odżywiania się i wegetacji. I ci ludzie, co zapełniali teatr i bili oklaski, o których dawniej myślała jak o półbogach, mieliby być tym samym, czym tamci? Pytała siebie, znajdując w nich coraz więcej cech podobieństwa. Miała wielką intuicję, wysubtelnioną samotnością, którą widziała wiele rzeczy. Pani, powiedział ktoś obok niej. Oderwała twarz od kurtyny. Z boku stał młody, przystojny, elegancki młodzieniec. Dotykał ronda cylindra i uśmiechał się szablonowo. Na chwileczkę tylko, powiedział. Usunęła się trochę. Popatrzył na ogródek i odstąpił. Przepraszam, bardzo przepraszam. O, proszę pana, napatrzyłam się dosyć. Niezbyt zajmujący widok, co? Filisterstwo najautentyczniejsze. Korzennicy i szewcy. Pani może myśli, że oni przyszli słuchać, myśleć lub podziwiać sztukę? O nie. Przyszli pokazać się, pochwalić strojami, zjeść kolację i zabić jakoś czas. Więc któż przychodzi na sztukę tylko? Kogo ona tylko obchodzi? Tutaj pani? Nikt. Do wielkiego, do rozmaitości. Tam się jeszcze znajdzie garstka, bardzo zresztą niewielka, ludzi miłujących sztukę i tylko dla niej samej przychodzących do teatru. Podnosiłem już nieraz w pismach te kwestie. Redaktorze, dajcie no papierosa! Zawołał jakiś aktor z kulisy. Służę.
i podał z bardzo łaskawą miną srebrną papierośnicę w kształcie notesu. Janka odsunęła się nieco i spoglądała na redaktora z ciekawością i szacunkiem. Ona tych ludzi znała ze słyszenia tylko, z poważania, jakim ta godność otoczona jest na prowincji, więc sobie urobiła w myśli jakiś idealny typ człowieka, który jest streszczeniem cnót ogólnych i wykładnikiem myśli powszechnych, w których musi się ogniskować talent, rozum i szlachetność. Patrzyła z podziwem na niego, zadowolona, że mogła z bliska poznać takiego człowieka. Ileż to razy na wsi, słuchając wiecznie tych samych rozmów o gospodarstwie, kłopotach, polityce, deszczach i pogodach, marzyła o tym innym świecie, o ludziach, którzy jej mówić będą o ideach, o sztuce, o ludzkości, o postępie i o poezji, i którzy te wszystkie hasła, jakimi się świat karmi i dąży za nimi, uosabiają w sobie. Pragnęła teraz, aby ten redaktor nie odszedł jeszcze i mówił z nią chwilę. Redaktor istotnie zwrócił się do niej. Pani musi być niedawno w towarzystwie, bo nie miałem szczęścia jej widzieć. Dzisiaj się dopiero zaangażowałam. Grywała pani przedtem? Nie, na prawdziwej scenie nigdy. Grywałam tylko w teatrze amatorskim. Tak zaczynają prawie wszystkie talenty dramatyczne. Znam to, znam. Wspominała mi nieraz o tym samym Modrzejewska, powiedział, uśmiechając się pobłażliwie. Redaktorze, do swoich czynności, zawołała Kaczkowska, wyciągając ręce. Redaktor zapiął guziczki rękawiczek, pocałował kilkakrotnie każdą rękę, dostał klapsa i znów się cofnął pod kurtynę. Więc pani pierwszy raz? Prawdopodobnie rodzina, opór, niezłomne postanowienie, zabita deskami prowincja, pierwszy występ amatorski, trema, powodzenie, poczucie w sobie Bożej iskry, marzenia o prawdziwej scenie, łzy, noce niespane, walka z otoczeniem, wreszcie pozwolenie. A może potajemna ucieczka w nocy, strach, niepokój, chodzenie do dyrektorów, angażowanie się, zachwyt, sztuka, boskość, mówił szybko stylem telegraficznym. Prawie że odgadł pan redaktor. Tak samo było ze mną. Widzi pani? Od razu poznałem. Intuicja to wszystko. Weźmiemy panią w opiekę, słowo. Zrobi się małą wzmiankę, potem da się trochę szczegółów pod sensacyjnym tytułem, potem artykuł większy o nowej gwieździe na horyzoncie sztuki dramatycznej. Leciał pośpiesznie. Zrobi się rumor, dziwowisko, ludzi się porwie. Dyrektorowie będą sobie wydzierać panią, a po jakim roku lub dwóch? Teatr warszawski. Ależ, panie redaktorze, przecież nikt mnie nie zna. Nikt jeszcze nie wie, czy mam talent jaki na scenę. Ma pani talent, słowo. Intuicja mi to mówi. Zmysłom pani nie wierz, od rozumowań trzymaj się z daleka, rachunek wyrzuć precz, ale intuicji wierz. Chodź no, redaktor, prędzej! Zawołano na niego. Do widzenia, do widzenia! Przesłał od ust pocałunek, dotknął palcem ronda i wybiegł. Janka wstała, ale taż sama intuicja, której zalecał słuchać, mówiła jej, aby jego słów nie brać na serio. Wydał się jej jakimś lekkim i za pośpiesznie sądzącym. Ta obietnica wzmianek, artykułów, zapewnienia o talencie wydały się jej dziwactwem. Twarzą nawet, ruchami i szczebiotem przypominał jej Józia, słynnego w okolicach Bukowca motyla i blagiera. Zaczął się drugi akt przedstawienia. Przyglądała się, ale jakoś bez entuzjazmu. Już ją nie porwał tak jak pierwszy. Była niezadowolona z siebie, że chłodła i nie mogła wpaść w ekstazę. Jakże się pani podoba nasz teatr? Zapytała ją owa brunetka z chórów. Bardzo, odpowiedziała.
Ba, teatr to niby dżuma. Jak kogo złapie, to już amen. Szepnęła brunetka twardo. Za kulisami, w prawie ciemnych przejściach za dekoracjami, pełno było osób. Aktorzy stali w przejściach, jakieś pary taiły się w ciemnościach, szepty, dyskretne śmiechy rozlegały się wszędzie. Inspicjent, stary, łysy, w kamizelce tylko i bez kołnierzyka, ze scenariuszem w jednej ręce i dzwonkiem w drugiej, przebiegał ciągle głąb sceny we wszystkich kierunkach. Na scenę! Zaraz pani wchodzisz! Wejść! Wołał spocony, rozgorączkowany i znowu leciał, ściągał z garderób potrzebnych mu do wejścia na scenę, stawiał ich prawie przed drzwiami, z tyłu lub z boków sceny. Słuchał, co mówią na scenie, patrzał przez szpary płóciennych drzwi i w odpowiedniej chwili szeptał: wejść! Janka widziała, jak się rozmowy przerywały nagle. Odbiegali w połowie frazesu, stawiali niedopite kufle, rzucali wszystko i biegli do wejść, czekając swojej kolei nieruchomi i milczący. Albo rozdenerwowani szeptali słowa roli, wchodzili w charakter. Widziała drżenie warg, drganie nóg i powiek, bladość nagłą pod warstwą szminek, rozpalone tremą spojrzenia. Wejść! Rozległo się niby trzaśnięcie z bata. Prawie każdy drgnął gwałtownie. Oblekał twarz piorunowo w odpowiedni nastrój, żegnał się po kilka razy i wchodził. Ile razy się drzwi otworzyły ze sceny, tyle razy dreszczem denerwującym przejmowała Jankę ta fala piwnego ognia, pełnego spojrzeń i oddechów płynąca ku niej od publiczności. Zaczęła się znowu przejmować i wpadać w halucynacje. Te mroki, barwy jaskrawe, wynurzające się gwałtownie z cieniów, opłynięte światłem, dźwięki muzyki niewidzialnej, echa śpiewów, rozwłóczące się po ciemnych zakątkach, przyciszone stąpania, szelesty dziwne, ludzie porwani gorączką, oczy płonące, rozdenerwowanie ogólne. Oklaski grzmiące niby ulewa oddalona, smugi olśniewającego światła, mgła ciemności, tłok ludzi, brzmienie słów patetycznych, okrzyki tragiczne, wzruszenia pełne łkań, jęki, płacze. Cała melodrama, pompatycznie i krzykliwie odgrywana. Wszystko to przypajało ją gorączką jakąś inną niż była w pierwszym akcie. Gorączką energii i czynu. Grała ze wszystkimi, cierpiała z tymi papierowymi bohaterami, niepokoiła się z nimi, kochała jak i oni. Czuła tremę przed wejściem, słaniała się z rozkoszy w pewnych chwilach i momentach gry patetycznej. Pewne słowa i okrzyki przenikały ją dreszczem, tak dziwnym i tak bolesnym, że miała łzy w oczach i krzyk słaby na ustach. W antraktach wracała do równowagi i do rozmyślań. Coraz więcej osób z publiczności przychodziło za kulisy. Pudełka cukierków, bukiety, pojedyncze kwiaty przychodziły z rąk do rąk. Pito piwo, wódkę, koniaki. Zjawiła się taca kanapek w lot rozchwytanych. Wybuchały śmiechy swobodne, cięte dowcipy pękały niby race w powietrzu. Niektóre z chórzystek przebierały się w zwykłe suknie i szły na ogródek. Widziała aktorów w bieliźnie tylko, łażących przed garderobami, kobiety w spódniczkach białych, w połowie rozcharakteryzowane, z ramionami nagiemi, wbiegały na scenę patrzeć przez kurtyny na publiczność. Cofały się niby zgorszone, ujrzawszy obcych. Krzyczały, a uśmiechały się zalotnie i uciekały, rzucając wyzywające spojrzenia. Garsoni z restauracji, służące, maszyniści biegali jak harty i co chwila było słychać: Sowińska, krawiec, rekwizytor, spodnie i pelerynę, laskę na scenę i list. Wicek, leć po dyrektora, niech przychodzi się ubierać do ostatniego aktu. Ustawiać scenę! Wacek, przyszlij mi karminu, piwa i butersznyt. Wołała jakaś przez scenę do mężczyzn. W garderobach chaos, gwałtowne i pośpieszne przebieranie się,
gorączkowa charakteryzacja roztopionymi prawie od ciepła szminkami, kłótnie. Jak pan będziesz mi przechodził przed nosem na scenie, to jak Boga kocham, kopnę. Kopniesz pan psa swojego. Mnie tak z roli wypada, przeczytaj pan. Pan umyślnie mnie zasłaniasz. A co? Wyjrzałem i szmerek był. Wiatr zaszumiał, a temu się zdaje, że miał szmerek. Był szmerek. Oburzenia, boś się sypał jak zwierzę. Jak się nie sypać, kiedy dobek tak sufluje, że niech go drzwi ścisną? Pan gadaj, to wtedy ja przestanę. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał. Kładę słowo po słowie w uszy, jak łopatą, nic. Krzyczę już, że halt aż kopię w scenę, a ten znowu stoi. Ja zawsze umiem doskonale. Pan mnie umyślnie kładziesz. Pan nie zawrócisz w głowie umieniem, zawołał któryś z żydowska. Krawiec, pas, szpadę i kapelusz, prędzej. Mario, jeśli powiesz odejdź, pójdzie ze mną noc, cierpienia, samotność i łzy. Mario, czy nie słyszysz mnie? To głos serca kochającego cię, to głos... Mówił Władek, chodząc z rolą po garderobie i gestykulując potężnie, głuchy na wszystko, co się wkoło niego działo. Nie krzycz no, Władek! Na scenie dosyć się wydrzesz i wyjęczysz, że aż uszy zabolą. Zdaje mi się, że temu młodzieńcowi po zaniku wszystkich władz pozostał tylko organ mowy. Ryku, powiedz. Panowie, nie widzieliście czasem Piotrusia? Zapytała charakterystyczna, wsadziwszy głowę. Panowie, zobaczcie, czy gdzie pod stołem nie siedzi Piotruś. Proszę pani, Piotruś poszedł do gabinetu z jakąś bardzo ładną facetką. Zamorduj go pani, niewierny. Leciały odpowiedzi podkreślane śmiechem. Charakterystyczna zniknęła i już z drugiej strony sceny było słychać, jak pytała się wszystkich. Nie ma tutaj Piotrusia? Ona się kiedy wścieknie z zazdrości o niego. Porządna kobieta. Nie przeszkadza to, że jest głupia ze swoją zazdrością o człowieka najspokojniejszego w świecie. Jak się masz, redaktor? O, redaktor, to jakby już było piwo i papierosy. Mecenas, dobry wieczór. Co tam w kasie słychać? Pysznie, teatr wyprzedany, bo Gold pali cygaro. Chwała Bogu, będą większe akonta. Bolek, jak się masz? Nie wchodź, bo się roztopisz jak masło. Mamy małą Afrykę dzisiaj. Zaraz się ochłodzimy, już zamówiłem piwo. Na scenę wszyscy, lud na scenę, kapłani na scenę, wojsko na scenę, krzyczał inspicjent, biegając po garderobach. Po chwili, prócz osób z publiczności, nie było już nikogo. Wszyscy pobiegli na scenę. Czytała Anna Branny. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy o tej samej porze.